Witamy koleżanki, kolegów. Tak jak obiecywałem, mamy jeszcze gołąbki z wyprzedaży tej niemieckiej hodowli. Już tam jeden film był, część gołębi już została sprzedana, ale nie zdążyłem wszystkich zaprezentować. Tu mam gołębia numer 215, połowy samczyk, taki pstry. Bardzo fajny, nieduży, ale taki widać mocny gołąbek. I on wywodzi się z linii gołębi kitel, mały kitel, goderode. To jest matki rodowód. Jak dobrze patrzę, chwilę. Nie, to jest tak, matka. Matka i tu z tyłu był ojciec. Sztefel. Także ciekawe połączenia. Oczywiście karta własności jest na tego gołębia, rodowodu są tylko załączniki rodziców. No takie dostałem od osoby, która, że tak powiem, robi wyprzedaż tą. To jest kolega Jogieny. Nie wiem. Tu mamy samiczkę o numerze 99. To jest oryginalna z hodowli kolegi Jogienego. Mocna samica. Mocne plecy. To jeszcze młody gołąbek, ale bardzo ciekawa. Zaraz zobaczymy na jej rodowód. A to jest 94, to chyba nie ten. Czyli coś pomyliłem. Tu jest 99. Przepraszam, czyli to nie jest hodowli Jogienego. To jest gołąbek Weltschmidt. Nie umiem tego nawet odczytać. Jest to jakiś niemiecki hodowca, więc nawet nie próbuję, żeby tutaj nie połamać sobie języka. Tak wygląda rodowód tej samiczki. Samczyk jak sobie nad połowy brzucha pięknie. Tutaj jest kolejna niebieska samica. Słowacka 160. 136, przepraszam. To jest gołąb bodajże ze wspólnego gołębnika. Piękna, mocna samica. Po prostu ten hodowca gdzieś sobie kupił z któregoś wspólnego, z tego co rozmawiałem. 136, z tego co rozmawiałem z Jogienem. Wanlony widzę od góry, Desmet, Verstrate, Dirk van de Bulg od dołu, Leo Hermes, także tutaj no, ciekawe połączenia w tym gołąbku. Tu mamy tego. Kolejny gołąbek jest gołąbek samiczka o numerze 504. Taka zgrabna samica, niedużej budowy, ale taka w kupeczce. Bardzo fajna. 504, zaraz zobaczymy na jej rodowód. O, to jest ten rodowód. Lwowiner jakiś hodowca z linii Hansa Hirma, Van de Paschi, Hoben, Glonderas, Hermes, przepraszam. Hermes, Janseny, no tutaj widzę dosyć ciekawe połączenia. Także też taka samiczka jest tutaj. Co tu jeszcze ma? I tu jest właśnie, tu jest ta samica 94 z hodowli Eugenego Guca. Jest to młoda chyba samica, tylko na starej obrączce, z tego co widzę, bo widzę po upierzeniu, że to młody gąb. No, też tak ja mówię, samica, ale może to być samczyk. Trochę się tu podziabały po oku z takim białym lotkiem. No raczej nawet chyba to będzie samczyk, bardzo mocny gąb. Białe paznokcie. No taki ciekawy. Tu jest rodowy tego gołębia 94. Tu widać rodzeństwo. Na wspólnym gołębniku Fauna Orchidei. Na gołębniku Giewont latało. Także tutaj jest opisane na tym gołębiu. Ja tu za dużo z niemieckim nie mam do czynienia, więc ciężko mi się czyta, więc nie czytam, żeby tak mówię, coś nie poprzekręcać. Tutaj mamy samiczkę Belgię z 14 roku. Jest to oryginalna samica od Henry Menten.
Już widać starszy gołąbek, ale z tego co wiem, też wszystko 100% sprawna. Piękna samica mocnej budowy. Widzimy jaka plecy ładne. Bardzo ładny gołąb, spokojny. Nie taki jak tamten nerwowy. Widać już skoki, wszystko w najlepszym porządku u niej. Tu mamy ten rodowód. Ten Henry, oryginał z kartą własności. Także też zainteresowanych proszę o kontakt. I jeszcze mamy tutaj białego samczyka. Niestety do niego nie posiadamy rodowodów, jest tylko karta własności. Piękny, w takim szklanym oku. Cały biały. Wiem, że samczyk, bo ładnie już grucha. Także bardzo ładny gołąb. No tak jak mówię, no nie mamy rodowodów do niego, więc ciężko stwierdzić z jakich to jest linii ten gołąbek. Ale dość ciekawej budowy. No i taki zgrabny, przyjemny gołąbeczek jest. Także tyle hodowcy, na tym białym kończymy prezentację. I zainteresowanych hodowców prosimy o kontakt. Jeżeli kogoś coś potrzebuje jeszcze do rozpodu. Pozdrawiam wszystkich, dobry lot.